Zmów modlitwę, kopio Rezo. Nie dam się unicestwić. Walka nadaje mojemu życiu sens. Będę bronił swojej egzystencji. Rzucę czar, rozproszcie się. Mam osłonę. Używa trzech par ust, by recytować zaklęcia. Jest zespolony z potworem. Dlatego jego magia jest tak potężna. Możemy to wykorzystać, Zel. Gauri, przygotujcie się. Sferolord. Nie uciekniesz. Źródło wszelkich dusz, które mieszkają w otchłani nieskończoności. Wieczny płomieniu błękitu. Niech objawi się moc ukryta w mej duszy. Rathild. Możliwe. Nie znam powodów, dla których wyzwałeś nas na pojedynek. Popełniłeś dwa błędy. Zraniłeś ludzi, by osiągnąć cel. I wybrałeś mnie na przeciwnika. Teraz, Silfil. Tak jest. Błogosławiona dłoni Najwyższego. Oddechu Matki Ziemi. Przerosłem Rezo. Dokonałem tego, prawda? Przybądź. Okaż swe ogromne współczucie i uzdrów je. Ozdrowienie. Czar uzdrowienia Flaguna? Owszem, za pomocą Flaguna i błogosławionego oręża wydobędziemy złego ducha Zanafara z Rezu. Przegrałem? Tak. Tak. Dlaczego tak się stało? Czy dlatego, że jestem jedynie kopią? Przegrałeś z innego powodu. Nie patrzyłeś w przyszłość. Nie zastanawiałeś się, co się stanie, gdy osiągniesz cel. Rozumiem. 私は
Starałem się upodobnić do Rezo. Przekląłem siebie. Żyłem tylko po to, by go przewyższyć. Dlatego się nie udało. Powiedz mi proszę, co widzisz? Co dostrzegasz, gdy wybiegasz myślami w przyszłość? Nieznany kwiat. Jakie imię napisać na nagrobku? Nie chcę zwyczajnego grobu. Wolałbym spocząć pod flagunem. Drzewo będzie moim pomnikiem. Nie jesz? Nie jestem głodna. To ja się poczęstuję. Niesamowite. Co zamierzacie teraz zrobić? Nie zastanawialiśmy się. A ty? Pewnie pomogę w odbudowaniu miasta. Masz plan? Poszukam sposobu, żeby odzyskać dawną postać. Może wrócisz z nami do Seirun? Tam na pewno znajdziesz pomoc. Z wami. Tato, tutaj jesteśmy. No, Amelia! Witaj, książę, jak twoja noga? Już dobrze. Spójrz. Ojciec panienki Amelii? To znaczy... Przecież ty nie wiesz. Z całym szacunkiem przedstawiam jego wysokość księcia królestwa Seirun, Filionela el de Seirun, aktualnego władcę Seirun. Księcia? Oni słyną z mądrości i jazdy na białych rumakach. Życie to nie bajka. Ten mężczyzna jest księciem? Naprawdę? Przeżyła duży szok. Przestańcie się zachowywać, jakby tata był potworem. Książę! Wasza wysokość, królestwo jest w niebezpieczeństwie. Nie nazywaj go księciem. To się nazywa zgranie w czasie. Przyda mi się wasza pomoc. Chwileczkę. W drogę, Amelio. Tak jest. Poczekajcie, dokąd to? Znów wyruszamy na spotkanie przygody. Mówią, że w takiej podróży przygód nie ma końca. Naprawdę? Lepiej, żeby tak było.